Witamy, jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Minecraft. I tak, pomiędzy poprzednim odcinkiem a tym odcinkiem, który jest teraz, minął już tydzień. No i wiecie, z nudów porobiłem trochę tego, trochę tamtego, tak więc... Tak, dobra. Chciałbym wam pokazać ogólnie kilka rzeczy. Tak więc zaczynamy! Pam, para, pa. Okej, tak więc rozpoczynamy naszą wycieczkę po zmianach. Nie wiem. Okej, dobra, nieważne. Tak, to czasem tak się dzieje, to nic poważnego nie jest. Dobra. Zacznijmy od tego, jak nazwałem w końcu jaskinię. Nazwałem je Les Cuevas del JJ. Jeden z użytkowników zaproponował Les Cuevas coś tam, ale uznałem, że połączę dwie propozycje takie i powstało Les Cuevas del JJ, znaczy jaskinie JJ'a. A nick tego użytkownika to był Ping! Dzięki wielkie i pozdrawiam. Okej, dobra. Teraz tak, co chciałem wam jeszcze pokazać. Wieżę, którą wtedy robiłem, wiecie? Widzicie? Już jest szkło teraz tam. Tak więc będę mógł wam pokazać. Nie, zobaczcie, jaki to jest głupi wyraz twarzy, patrzcie. Dobra, nieważne. Jak widzicie, wieża jest już tutaj oszklona. Aha, chciałem jeszcze... Kurczę, nie, trochę jestem zakręcony, wybaczcie, muszę jeszcze wrócić po jedną rzecz. Boże, nie patrzcie tak na mnie, bo czasami się przerażający jest ten twój look na twarzy. Jest głupi, ale i przerażający. Muszę wziąć ze sobą trochę lawy i jeszcze trochę. Dobra. I lecimy. Dobra. I teraz chciałem wam pokazać, bo minął tydzień, tak więc proszę bardzo. Tak, minął tydzień i wieża jest ukończona. Prawie. Najważniejszy moment został dla was jeszcze, żebyście zobaczyli na filmie. Jak widzicie, są jakby dwa poziomy tej wieży. Zresztą pokażę wam teraz to wszystko. Wiadomo, są drzwi i tam można wejść, ale jak mówię, muszę mieć jakieś sekretne wejście, gdyby się okazało, że potwory są dookoła. I tu wkracza do gry właśnie ten inny kolor klocka jednego. Proszę bardzo. Idziemy sobie, tam mogą być, tam wszystko może latać zombie, nieważne co. Sam szatan może tam wyjść, a ja będę miał to wszystko gdzieś, bo będę bezpieczny. I proszę bardzo, mamy naszą piękną... chcę wejść tak tyłem. O, proszę bardzo. Piękna latarnia. Jak wchodzimy tyłem, możemy oglądać widoki, jak wysoko wchodzimy. Naprawdę bardzo sympatyczna rzecz. Lubię zawsze robić jeden blok, co najmniej jeden ze szkła. O, widamy. Pierwsze piętro. Drzwi, żeby nie wypaść. To jest oznaczone, gdzie wyskoczyć, żeby wpaść do basenu. Basen jeszcze bardziej pogłębiłem i poprawiłem ogólnie look cały, żeby to jakoś fajnie wyglądało. To jest taki... To jest docelowy punkt, ponieważ jeżeli zobaczycie na chmury, to jest ostatnie miejsce, kiedy chmury nie zasłaniają nam widoku, tak więc to jest najwyższy punkt. Jeżeli by były chmury, to wchodzę tutaj i widzę wszystko dookoła siebie. Tak więc proszę bardzo, patrzcie, wszystko jest. Nasza tam grota śmierci i tak dalej, wszystko fajnie wygląda, ale wiadomo, że wieża, latarnia musi być trochę wyższa i to jest powiedzmy poziom dla wycieczkowiczów, a teraz wchodzimy na poziom dla latarnika, wiecie, żeby się zająć tą wieżą. Tak więc chodzimy trochę wyżej. Powiedzcie mi, że wziąłem szkło ze sobą. Kurde, nie wziąłem szkła ze sobą. Dobra, trudno. Tak więc to jest najwyższy poziom, jaki jest. Z tego można też... Owca! Z tego też można skakać. I uwaga, teraz wam pokażę, po co mi jest tyle tej lawy. Pozwólcie, że wam zaprezentuję. Jak widzicie, tutaj są zbudowane takie jeszcze specjalne blokady. Ale jako, że nie wziąłem szkła, tak więc... Dobra. Muszę zejść na dół. Uhu! Yeah. I zaraz wracam na górę, tak więc do zobaczenia na górze. Okej, jestem z powrotem na tym półpięterku. I chciałem powiedzieć, pamiętacie, jakiś czas temu w którymś z odcinków powiedziałem, że był taki dźwięk w jaskini, takie wow, taki dziwny dźwięk. To powiedzieliście mi, że to może oznaczać, że powstaje nowy dzień, ale niestety przed chwilą usłyszałem identyczny dźwięk, a jak widzicie, nie wstaje nowy dzień, wręcz niedługo będzie zachód. Tak więc nadal nie wiem, co oznacza ten dźwięk. Dobra, teraz pokażę wam, jak ja tworzyłem tą taką zapórkę fajną. Najpierw jeden bloczek. Oj, miałem wtedy zbić szkła. mapach. Tutaj i tutaj teraz. Ok. I zbieramy. Te zapórki są po to, aby... Uwaga. Już wam pokazuję. Chyba już się trochę domyślacie, mam nadzieję. A jeżeli nie, to będziecie mieli jeszcze fajniejszą niespodziankę. Właściwie to wiaderko też mi się przyda. Mam tylko nadzieję, że nie zginę. Ok. I proszę bardzo. Pyk. I lawa leci w dół. Tam na dole są specjalne takie zbiorniczki, żeby na dole, kiedy ona wyląduje na dół, żeby się tam, żeby nigdzie nie wylatywała na boki. Tak więc w taki sposób będę tą latarnię naprawdę widział z każdej chyba strony świata. Będzie tak oświetlona jak nic. Normalnie nic na tym świecie. Nic, normalnie nie ma takiej drugiej, takiej jasnej rzeczy chyba. Oprócz słońca oczywiście. I ostatni, ok. I teraz będzie taki wielki, chwalebny moment, ponieważ, patrzcie. Niestety muszę zbić jedno szkiełko, ale tutaj to jest moja latarnia. Właśnie. To jest główny zbiornik latarni. Chciałem zrobić coś takiego. To w ogóle nie jest w żaden sposób przydatne, ale będzie wyglądać fajnie. Patrzcie teraz. Pach. Zamykamy. Ok. I to jest główna świeca latarni. Nie wiem jak to nazwać. Główna lampa. Główny reflektor. Co naprawdę nie służy, nie ma żadnego efektu. Świeci pewnie i tak niezbyt mocno i tak dalej, ale akurat noc zachodzi, zaraz zobaczymy efekt, jak to wygląda. Dobra. Tak więc ja spadam na dół. To się nigdzie nie nudzi. Proszę bardzo, lawa opada. I tu są te zbiorniczki właśnie na lawę. Pierwsza chyba już doleciała z tego co widzę i nie wylewa się, wszystko ładnie. Kolejna. Patrzcie. Epic Tower of Epicness. Jedy, jak to fajnie wygląda. Naprawdę pierwszy raz teraz widzę to przy... Jaki czad! Nie spodziewałem się tak fajnego efektu. Ale to jest zarąbiste. Ja cię. Ale miałem fajny pomysł. Rzeż w mordę kopany. Sorry, że tak się jaram, ale naprawdę widzę to pierwszy raz w tym momencie. W całej okazałości. Jestem dumny z siebie. Dobra, chowam się na chatę, bo tu zaraz będzie afera. Jakie fajne. Dobra, sorry. Powaga JJ, powaga JJ. Dobra. Co jeszcze stworzyłem? Musiałbym tak naprawdę wam chyba to pokazać, ale żeby wam to pokazać, to... Dobra, najpierw pokażę wam... Muszę ogarnąć kolejność. Pokażę wam najpierw tunele moje ogólnie. Tak więc pozwólcie, że teraz przyspieszę trochę, ponieważ zobaczcie dlaczego. Tak więc ruszam w podróż. Albo nie, wiecie co? Właściwie nie, normalnie zrobię. Tu jest, wiecie, spider spawn, tu jest zombie spawn, który nam wysadził creeper. O, czuję lekki lag. I tutaj teraz schodzimy w dół, ponieważ... O, słuchaj, zombie. Ponieważ... Fuck, zapomniałem te drzwi postawić szybko. Mam jakieś drzwi przy sobie? Mam. To jest jedna z moich takich, powiedzmy, baz wypadowych. Znalazłem takie właśnie kolejne podziemia. Tutaj mamy grzybki i tak dalej, tak więc tu będzie kolejny spot, żeby zrobić sobie eksplorację pewnego rodzaju. Ale tak na wszelki wypadek właśnie stworzyłem taką, wiecie, mini bazę postojową. Ok, lecimy dalej. Powinienem to odgrodzić trochę, teraz się boję. Tu jest kolejny taki... też do zbadania. To chyba nie jest duże, ale zawsze coś. Są nade mną zaraz. Tu mamy następne, jak widzicie. Też trzeba będzie zwiedzić. Specjalnie tego jeszcze nie robiłem, bo może tam jest coś więcej, a... Nie chciałem zepsuć jakieś niespodzianki, może diamenty się znajdzie. Wow, yeah. I jak widzicie, jest naprawdę, tunel jest długi, naprawdę jest potężny. Potem może wam pokażę na kartografii, jak to wygląda, ale to zrobiłem po to, żeby dojść do kilku... O, ktoś pisze do mnie. Aby dojść do kilku... do kilku różnych podziemi, naprawdę dużych systemów jaskiń. Tu jest kolejny duży system jaskiń, tutaj w dół. Schodzimy, z czego, o ile pamiętam, to nie zrobiłem tu jeszcze szkieł nigdzie. Tak, powinienem to zabudować jeszcze szkłami, ale ogólnie nie jest źle. To będzie kolejna baza postojowa, powiedzmy. Widzieliście jaki trik? Obrót na drabinie. I tu będzie, w tamtą stronę jest kolejny system jaskiń i znowu będę musiał tam kopać. Dobra, tak więc teraz wracam. Już nie będę was zanudzał, wrócę i teleportuję się. Tak więc uwaga, teleportacja. I jestem z powrotem. Dobra, teraz wam pokażę, wiecie, kawałek drogi tam był, nie? No może nie było to jakoś specjalnie długie, bo wracałem, ja wiem, z minutkę góra. Ale jednak to jest akurat coś, co wypada, by... Teraz mogę wam pokazać drugą część. Tu jest znak już metro. Jeszcze nie jestem pewny tego, ale stworzyłem piwnicę. W miarę taką ładną. To jest kolejny tunel, który będzie też miał pewne swój cel. I tak, tutaj będę miał zamiar stworzyć tory. Tu będą wychodzić i będą jechać tam do wszystkich różnych właśnie moich jaskiń. Jeszcze nie wiem, jak będzie ogólnie wyglądał cały ten system. Wiadomo, na to będę potrzebował sporo żelaza. Mam dużo węgla, żelaza mam tak średnio, nie mam za dużo, tak więc wyruszę na kilka, wiecie, kilka takich powiedzmy grubych eksploracji. Jak zbiorę dużo żelaza, to wtedy stworzę cały system najpierw w tamtą stronę, a potem będzie kolej tutaj, tędy będzie. Teraz jestem mniej więcej pod moją latarnią. W dół kolejka będzie zjeżdżać i wjedziemy do wody. I będzie podwodny kawałeczek i potem gdzieś się wynurzymy i na jakąś wyspę. Ale to nie wiem, czy w kilku następnych odcinkach się zmieszczę. Ale to już, wiecie, mam plany przynajmniej na przyszłość. Okej. Dobra, to już wyjaśniłem. Teraz mam jeszcze jedno. Muszę zobaczyć dokładnie, ile mam materiałów. Jak widzicie, żelaza mam, no tak mało nie jest, ale... Nie, droga była spora, tak więc jeszcze się obawiam tego. Za to węgla mam naprawdę ogromną ilość. Bo jakieś mnie rzuciło. Węgla mam ogromne ilości. Mam szczęście do węgla po prostu. Ale chciałem o czymś innym pogadać. Chciałem pogadać o tym. Jak widzicie, mam... Ojej. Właśnie. Mam dużo kamienia. I tu się pojawia pytanie do was. Co mam z tym kamieniem zrobić? Co mam z tego kamienia zbudować? Piszcie mi swoje propozycje i tak dalej, i tak dalej. Wybiorę jakąś, tą, która najbardziej będzie mi odpowiadać i postaram się zbudować coś fajnego. Tak więc to będzie coś takiego, wiecie, będziecie mieli swój wkład. Ta wieża jest naprawdę epicka. Spójrzcie na to. Dobra, okej. A, wiem. Przy okazji jeszcze chciałbym wam teraz może pokazać jedną rzecz. Chociaż nie, wiecie co, to pokażę, kiedy to będę chciał tego użyć, także nie będę się na razie... nie będę się wybijał z szeregu. Jest dobrze oświetlone wszystko, bo nie ma przeciwników. Tak to jak tej wieży nie było, to tam się co chwilę pojawiały creepery i tak dalej. Tak więc nie jest źle. Okej. Dobra. Tak więc to będzie na tyle z tego świata, a ja za chwilę wrócę i pokażę wam... Coś... Nie pokażę wam, bo nie mam niestety tego save'u, ale mogę wam powiedzieć. Jakiś czas temu, wiecie, jak jest spawner, nie? To ktoś powiedział, że jeżeli tam będzie dużo słońca i pod spawnerem będzie sama trawa, to pojawią się świnki dzięki temu. Niestety to nie działa, bo miałem spawner blisko ziemi, wykopałem duży otwór nad nim. Idealnie było pełno słońca, niestety świnki się nie pojawiały, nic się nie pojawiało wtedy. Tak więc może to działało chyba w starszych wersjach, w nowej wersji niestety nie działa. Okej, i to by było na tyle. Powiem wam szczerze, że to będzie... Chciałem po prostu wam pokazać wszystko, co stworzyłem w tym odcinku. Wiem, że to może nie jest najciekawsza rzecz na świecie, ale czasem taki odcinek też musi być. I... Ruszymy teraz na trochę zobaczyć te jaskinie niektóre. Tak więc zaraz wybiorę sobie, do której pójść, a wy poczekajcie chwilkę. Okej, wybrałem tą niedużą jaskinię, ponieważ zbliżam się do limitu czasowego 15 minut, ale jakiś czas temu YouTube powiedział mi, że nie mam już limitu 15 minut. Tak więc zobaczymy. Byłoby miło, ale nie chcę jeszcze za bardzo przestać, tak jeżeli się okaże, że na przykład jednak ten limit mam, to no jakaś malutka jaskinia. Ale chciałem wam o tym też powiedzieć. Jeżeli się okaże, że jednak ten limit mam, to po prostu będę mógł to bez problemu usunąć i nie stracić jakiejś dużej dozy emocji, wiecie. I wiem, co jeszcze wam pokażę w tym odcinku. Tak więc nie będzie aż taki bezcelowy. Tylko zbiorę ten węgiel. Myślałem, że ta jaskinia jest trochę większa. Nic ciekawego tu nie było niestety. Ok, tak więc pozostaje mi teraz tylko zrobić porządek. O! Słyszę, że dzień wstał właśnie. Trzeba zrobić porządek ładnie. Ok, dobra. A teraz wracam z powrotem do domu, bo pokażę wam jedną rzecz, o którą często pytaliście i to będzie koniec odcinka, tak więc do zobaczenia za chwilkę. Dobra, jesteśmy z powrotem. I teraz wam pokażę coś ciekawego. Często pytaliście mnie, jak stworzyć łuk. Tak więc proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Kijki używamy i raz, dwa, trzy. Sznureczki, które możemy zdobyć od pająków. I mamy łuk. Proszę bardzo, jest łuk. A teraz przy okazji wam pokażę, jak stworzyć strzały. Piórko, patyki i krzesiwo, krzemień. I krzemień, który wypada nam czasami ze żwiru. I zestaw po jednym piórku, jeden patyczek i jeden krzemień daje nam 4 strzały. Jako że mam tylko najmniej piórek, tak więc możemy stworzyć 24 takie zestawy. Proszę bardzo. I mam pewien zapas strzał już. Tak więc na pewne wyprawy będziemy już mogli ruszać z trochę mniejszą dozą obaw o swoje życie. I tak, powiem wam szczerze, że to by było na tyle. Ucieszę was jeszcze takim faktem, że do tego odcinka dołączam save. Tak więc cieszcie się i radujcie się, bo macie już teraz tą pełną wieżę. Wiecie, początek tam jaskiń i tak dalej. Wszystko zaczyna się już teraz lepiej wyglądać, tak więc do zobaczenia i pamiętajcie o tych pomysłach. Wiecie, co mam zrobić z tego kamienia. Tak więc na razie, trzymajcie się, save jest w opisie odcinka, komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny bliczek, do zobaczenia. Over i na razie. Prawie jak kaczer zabrzmiałem, sorry. Na razie. Powtarzam się strasznie. Nie mogę skończyć tego filmu. Dobra, raz, dwa, trzy, pa.